Teraz teatrzyk biograficzny Bo ma zaszczyt przedstawić spektakl pod tytułem Kulisy prawdziwej historii Bo. Dzień dobry, ludzie, z tej strony Pixel, to jest unboxing. Przyszło do mnie PS2, to ja wiem, ale jeszcze nie wiem jak, w jakim stanie przyszło, czy jest brudne, czy nie, co? No chyba trzeba się będzie przekonać, mam tu nóż. Ja kurde, nie używam żadnych takich. Już zbiłem tam w folii, żeby wiecie, nie było nic widać, ani nic z tego. Trzeba to teraz zaprętegować się. Okay. Więc możliwe, że to będzie zamiast jakiegoś let's playa, nie wiem. W każdym razie będzie to na pewno. Będzie to na pewno na kanale, tylko nie wiem za co. Czy może będą po prostu dwa odcinki. Dwa filmy. O. Dwa odcinki. Więc tak. Oczywiście tak czy siak bym wyczyścił to PS2. Po prostu. I. Nieźle to było zachowane, przyznam. Więc co tu mamy? Kable AV komponentowe, których nie będę korzystał. Mam przecież kable kompozytowe. Nie będę wyciągał konsoli. To jest przeplotkana z kart, której też nie będę używał. Jak mówiłem, mojego kompozytowe. Tu jest wejście, które jest fajniejsze od Simki, ponieważ musiał mieć taki przetwornik dodatkowo. No i dwa pady są też tutaj. Jeden oryginalny. Ciekawe, czy będzie działał, bo mój oryginalny nie działa, a ten wygląda na taki, który będzie działał, ale i tak go będę musiał wyczyścić. Wszystko to będę musiał wyczyścić. I taki third party. Chyba tak to się nazywa. Third party controller. Przyznam, że miły. Mile w rękach się trzyma. A tarczowy się nazywa. Krzyżak mi nie pasuje, ale to się można przyzwyczaić. Więc przynajmniej będę miał zapasowy jakiś kontroler. Będzie. Ooo! Więc to od niego było, ja myślałem, że to będzie. A kurde. No dobra, nie widzę, żeby to jakiś problem robiło. No i teraz gwóźdź programu i ta. To jest dwa fat. To auto. No, internetowego. Więc tak, z tyłu to bardzo przypomina PS3. Nie zdejmę teraz mojej PS3. Mi się. Ale tak. To jest rzecz, dla której właśnie dlatego chciałem PS2 FAT, a nie Slim. Ponieważ dzięki temu, jak kupię też odpowiednią przejściówkę, co mam nadzieję, że za niedługo się trafi, tylko za cholerę, nie wiem jak to. O. To będę mógł grać w gry na dysku. Pardon. Dodatkowo trzeba będzie kartę streama z butem kupić i jeszcze oczywiście kartę pamięci trzeba kupić, bo mam własną, osobistą, ale mam właśnie tylko jedną. Megabajtówkę tego pamiętam. Myślę, że trzeba będzie to umyć. Przód wygląda podobnie do dwójki patowej. Slimki. Przycisk jest tylko inny i ma tutaj dodatkowy port S400, który tak szczerze powiedziawszy nie wiem od czego jest. O, STP 3003, to akurat dobrze. Sloty na kartę pamięci, sloty na dwa kontrolery są. Jest obracalny? Tak, jest obracalny. Uwielbiałem się tym bawić na moim PS2 i na PS3. Myślałem, że dwójka PAD tego nie będzie miała. O jest. Chyba, że tego nie widzicie, a może. Jak tak tam. No, coś tam widać. Wierzcie mi, to jest tak strasznie porysowane.
Zobacz, czy działa, bo ja sobie widziałem z opisu, działa. Ale to chyba będzie tylko na tyle z tego materiału. Nie wiem, czy słyszycie, ale ugina się plastik strasznie. Ojeny. No i oczywiście piękne logo PlayStation 2. Świetnie. Chyba odwrócę to przy edycji. A więc to chyba było na tyle. Siedziałem na mojej kanapie, więc nie, tych dwóch nie będę używał, prawdopodobnie będzie to na pasie deseń. No i jedno co mi pozostało, aha, jeszcze usuwana szufladka, z tego miejsca ona się pamiętam, z tego jest specjalnie to oznaczone. A więc to chyba było na tyle, więc dzięki wam za oglądanie, może że wam się spodobało i spodziewajcie się jakiegoś, nie wiem, testu nagrywania albo w tym stylu. Więc nie zdołać nic ująć. Pa, pa! It's time, huh? Well then, time to go and fulfill this promise.
Once I find all of the emeralds, then I'll find the truth. Perfect. Bang 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 b